Hej, hej, siemano, siemaneczko, z tej strony Maciu i kłaniam wam swą mordę po samą torbę i witam was kochani po długiej przerwie znowu w naszej nowej serii z gry Uncharted, która ma swoją premierę dzisiaj, czyli 23 sierpnia 2017 roku. Jest to gra studia Naughty Dog, studia, które sobie bardzo cenię już od bardzo młodego mojego wieku. A to właśnie za sprawą takich gier jak Uncharted, cała seria, ona ma pierwszą, drugą, trzecią, czwartą część. No i tutaj mamy dzisiaj do ogrania dodatek, jak to mówią twórcy, samodzielny dodatek, Zaginione Dziedzictwo się nazywa. No ale przy produkcji tego dodatku, jak to sami twórcy tak zapowiedzieli, no wyszła im w sumie gra, tak więc liczmy tutaj na sporo zabawy. Nie będzie to jakieś króciutka popierdółka, tylko będzie to w sumie gra, ma być tutaj około 10 godzin zabawy, tak więc ja zacieram łapy jak mucha na gównie, kochani, i cieszę się z tego powodu, bo posłucha wśród gier jest ogólnie, przynajmniej dla mnie. A tutaj będzie nas czekać naprawdę fajna przygoda, bo gra oferuje nam takie coś jak explore, strzelanie, no i do tego jeszcze różne zagadki logiczne, tak więc wszystko to, co knury lubią najbardziej, dostaniemy tutaj w tej grze. A myślę, że gry nie trzeba nikomu jakoś szerzej przedstawiać, no bo bitch please, to jest Uncharted, kochani. Tak więc jeżeli nie znasz tej serii, no to przykro mi, ale będziesz się tutaj dobrze bawił, mimo iż jest to dodatek do czwartej części Uncharted. Twórcy mówili, że będziemy się tutaj odnajdywać jako świeży gracze tej serii, tak więc nie będzie tu problemu. A to dzięki temu, że twórcy zdecydowali się na taki krok, że nie będzie tutaj głównej postaci, czyli Nathana Drake'a, jak to miało miejsce w wszystkich odsłonach tej serii dotychczas, tylko przedstawią nam tutaj dwie postacie, które mogliśmy już spotkać podczas tej całej podróży Nathana Drake'a właśnie. Będzie to między innymi Chloe Fraser, będzie to taka główna tutaj postać w sumie tej części Zaginione Dziedzictwo, oraz Nadine, którą poznaliśmy w czwartej części, przynajmniej ja ją poznałem w czwartej części, nie pamiętam tamtych pozostałych części. Ale Nadine bardzo dobrze pamiętam właśnie z czwóreczki, bo sobie ją przechodziłem. No i troszeczkę krwi napsuło Nathanowi. No a Chloe to mogę wam tylko tyle powiedzieć, że jest to była kochanka Nathana Drake'a, ale też się tu nie będę nad nią za długo rozgadywał, no bo też to jest harda babka, tak więc zostajemy dwie szpary, czyli dwie kobiety, kochani, z charakterem, tak więc musi się tutaj coś dziać, bo nie ma to tamto. Tak więc ja was serdecznie zapraszam, kochani, do obejrzenia u mnie tej serii. Nagram całą, myślę, że nagram całą. No i że będziemy się dobrze bawić, knury. O czym tu będzie fabuła? Czego się tu będziemy mogli spodziewać? Ano, mamy znowu, jak to bywa w seriach Uncharted, szukać jakiegoś artefaktu. Tym razem Chloe Fraser będzie szukać artefaktu jakiegoś kła boga Ganeshi, nie wiem jak to wymawiać. Ale jest to taki bóg indyjski, bo ogólnie będziemy tutaj eksplorować Indie, kochani. I wrócę do tego. Jest to taki bóg indyjski. Jeżeli ktoś nie wie, no, jak on wygląda? Kieł i trąba w dupie bomba. Nie, gdzieś go mam tu, może pokażę, jak nie zapomnę. Ogólnie on siedzi po turecku, zawsze ma cztery ręce, no i głowę słonia i tyle. A czego to jest bóg, to nie wiem. Coś tam czytałem sobie na goglach, ale tam olać takie sprawy. Ja myślę, że tego wstępu już tu wystarczy i lecimy z tematem, bo nie ma co tutaj, kurde, świrować gołębia więcej. Tak więc jeszcze raz zapraszam was. Ja już sobie tutaj wszystko, myślę, poustawiałem. Stopień trudności dałem umiarkowany. Włączyłem napisy. No i jakby coś było nie tak z dźwiękiem, mam na maksa ustawione dialogi. Ale jakby jeszcze coś było za głośno, efekty czy też muzyka, to napiszcie w komentarzach. Ja spróbuję to poprawić na tyle, na ile będę mógł. Tak więc co? Lecimy. Dajemy sobie przygodę. No i ciśnijmy. Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. A ja mogę wam obiecać, że na pewno będzie tutaj sporo zabawy i sporo takich widoczków, bo ta seria z tego słynie, kochani, że cymes. Tak więc łogień. Nowa gra. Jak widzicie, umiarkowany. Jeszcze tutaj mam jakieś ustawienia, widzę. No ale to wspomaganie celowania wyłączone. Najwyżej, jak nie będę dawał rady, to sobie je włączę. Ale to wszystko będzie wychodzić w praniu. Tak więc oglądajmy.
No, coś ciemno. Jest, wczytuje się. Zobaczcie, już ten widoczek, co? No i mamy naszą główną bohaterkę. Jest to Chloe, to pamiętam, jak ona wyglądała. Jesteśmy chyba na jakimś targu, co? Naprawdę? Dam dwa w cenie jednego. Wow. Znowu ty? To twój sklep? Nie. Mojego taty. Ile? 800 rupii bym poprosiła. 800 rupii? Okej, dobra, 550. Nie wierzę. Już zmienia śpiewkę, co? Tata często cię tu zostawia? Nie, pojechał walczyć z buntownikami. Aha. Dostał wezwanie do wojska? Nie no, sam się zgłosił. Serio? Wiesz, ja na jego miejscu nie zostawiłabym cię. No dobra, tu mamy 300 rupii. Zróbmy tak. I dość, starczy. 300 rupii i jeszcze Ganesia. Jest popsuty, nie ma kła, patrz. Serio, nie znasz legendy? Słuchaj, Ganesia walczył z Parashuramą przed wrotami ojca. Tak, bronił honoru ojca, Siwy. I w ten sposób stracił jeden z kłów. O. Naprawdę ciekawe. Tak czy siak, nie sprzedam go. Samą porę. Okej, masz 600 rupii. Reszty nie trzeba. Zaczekaj! Ej, potrzebujesz przewodnika. Tak? A ile będzie mnie to kosztować? Dobra, przejmujemy kontrolę tutaj nad postacią. Troszeczkę te synchro tutaj widzę już się pałeczkę, co? To jak mówi głos, a inaczej usta się poruszają, no ale... Dobra. Posterujmy sobie tutaj, poświrujmy gołębia. Tego jeszcze wam nie mówiłem, ale będziemy sobie różne rzeczy tutaj wyjaśniać właśnie podczas rozgrywki. Pewnie wdamy się tu w jakiś kurde konflikt. Pewnie z jakimś wojskiem czy coś. Jak to miało zawsze miejsce tutaj w Uncharted, to nie ma tak, że my sobie eksplorujemy to na bogato. Tu kamyczek dźwigniemy, tam krzaczek przesuniemy i jest pięknie i kolorowo. Nie, nie, tu będziemy kurde pewnie nękani kurde. I tyle. No dobra, gdzie ta mała... Poszła, tutaj stoi, pewnie mamy i za nią, dobra. Co dziewczynko, co mamy robić? Jak słyszeliśmy, jej stary kurde pojechał walczyć z jakimiś buntownikami. A tutaj już możemy jakiś aparat wyciągnąć. Do ciężarówki zanim odjedzie. Aha, aha. A ten twój Ganesia, ile za niego chcesz? Tak serio. Nie jest na sprzedaż. Dobra, zrobiliśmy jakieś zdjęcie, możemy je obejrzeć. Jak się wbiła w kadr, co? Dobra, wstecz. Aha, musimy wsiąść tam do tej ciężarówki, no dobra. Gra pewnie nam będzie oferować tutaj system skradania, jaki będziemy mogli iść na głośno, czyli na Rambo, jak się to teraz mówi. I tyle. Ja od razu mówię, że ja będę tutaj, ile będę umiał, będę próbował się skradać, a jak po prostu zostanę wykryty, no to będzie... Na pełnej wszystko się działo i tyle. Masz niezłą technikę. Ale Ganesia jest mu. Jasne? Chodźcie się, ona jedną go gwizdła.
To Mormon, kurde. Patrzcie się, jak nas kurde zrobiła, ani byśmy nie wiedzieli kiedy. Ale Chloe jest kurde... Chloe to jest super babka, ona też się tak nie daje. To był taki rodzaj znajdźki. Jak ktoś nie zna serii, to będziemy zbierać tutaj także różne skarby. I to był właśnie jeden z tych skarbów. Musisz zdjąć buty. Wiem, chciałam sobie tylko popatrzeć. Aha. No to nie wchodzimy do środka. Dobra, idziemy może tam w stronę tej ciężarówki, co? O, to jakieś kurde targowisko ostre. Dobra, tam mamy przejść. Ale tutaj był jakiś znaczek, się pokazywał oka. O, trójkąt. Za dużo żołnierzy. Szlak. Poczekaj chwilę. Nie jesteś turystką, prawda? Chyba w porządku. Witam panią. Świetne ceny. Nie przeszkadzaj, tak? Mam już wszystko, czego potrzebuję. Dzięki. Pracujesz dla CIA? Bo to byłoby naprawdę super. Teraz pracuję dla Maciora. O, tutaj jakoś przejdziemy do niej. No weźcie się, przesuńcie. Chodźcie się, jakie... Stanęły sobie i tyle. Przeciskamy się. To niebezpieczne. Słuchaj, mała. Dzięki za pomoc. Ale teraz lepiej już zmykaj. W sklepie mamy łóżko. 300 rupii. Najtaniej w całych Indiach. Okej, dziękuję. Transport mi ucieknie. Ej, nie rób tego. To dranie, buntownic. Słuchaj. Muszę komuś pomóc, wiesz? Mam pomysł. Jak wrócę, pójdziemy na pizzę. Stoi? Stoi. Super. Szlak. A niech to. Wow, wow, wow. Prawie ją widzieli. Nie. Proszę. Boże. Mój tata. Jedliśmy lody, a teraz nigdzie go nie ma. Bez niego nie wrócę do domu. Spokojnie, spokojnie. Aha, teraz my mamy tam szybko przejść, co? Jest, dobra, udało się. Odciągła ich uwagę i tyle. Coś czuję, że jest to mało, jeszcze się kurde tutaj spotkamy, co? Kurde, to wygląda jak jakieś slumsy. Jak Haran z Dying Lighta, co? Okej, czerwone drzwi. To wszystko? Lepsze to niż nic. Pierwszy rozdział, zaczynamy, rebelia. A więc jazda, jazda. To jazda. Czerwone drzwi. Masz radę, dziewczyny. O, widzicie, no to jazda. To będzie dużo dialogów, ja będę starał się mordy trzymać krótko, jak tu postacie będą ze sobą rozmawiać. Żebyście mogli to usłyszeć. Ciemno tutaj. Pozwiedzajmy tutaj to trochę, może gdzieś jakiegoś skarbka znajdziemy. Chociaż powiem wam od razu, że mam wywalone na te skarby. O. Co oni tu jeszcze zrobią? Jak mi jakiś wpadnie w łapy, to zbiorę, ale nie żeby specjalnie gdzieś tam kurde nadrabiać drogi po nie. To co to nie. Patrzcie się, kurde. Wow. Ja nic nie zrobiłem. Cholerni szpiedzy. Co? Nie. Morda! Duże jak pies. Nie. Właśnie do auta. Szybciej. Jestem niewinny. Może idźmy stąd, co? Do auta mówię. Już. Spadaj stąd. No już. Jak się ruszy. Rosa. Tak jest. Ty. Chodź za mną. No nie patyczkują się. Nie patyczkują się tu z ludźmi. Chyba nie mam wyboru. Jakaś bojówka, co? No dobra, musimy przejść, jak nie mamy wyboru. Ej, czekaj. Dokąd to? Skąd mam wiedzieć, że czegoś nie przemycasz? Rączki. Będzie macanka?
Hej! Do tej porze nie jest... Zboczenie, co? Hej. Gdzie mieszkasz? Głucha jesteś? Odpowiadaj! Pytam, gdzie mieszkasz? Araftha. Zajęty jestem. Dobo czeka. Tak jest. Czekam w środku. Oczywiście. Ty, ze mną. Pilnuj broni. Szefie, a co z nią? Przepuść ją. Słyszałaś? Spływaj. Upiekło się. Dobra, no to spływamy, jasne. Już nas tutaj nie ma. Ale kurde, widzicie, nie patyczkują się tu. Napieprzają tych cywili tutaj ostro. Ci ludzie uciekają do domów. Tutaj to wygląda jakby godzina policyjna, co? O! Czerwone drzwi znalezione. No jeszcze się trzeba do nich dostać, Chloe. Chloe czy też Chloe, jak tam kto woli, ja będę na nią mówił Chloe i tyle. Ale tutaj nigdzie chyba nie przejdziemy, co? Nie wiem, czy możemy już skakać po budynkach, chyba nie, ale tu w Antarktyce są takie, będziecie widzieć, obsrane, kurde, różne elementy, to znaczy, że tam trzeba po nich skakać. Zaraz będziecie widzieć zresztą. A tutaj co znajdziemy? Znajdziemy coś fajnego? Nic. Nie możemy tam nawet wejść dalej. Tutaj jakieś przejście chyba jest, co? Dokładnie. Kurde, ale grafika, co? Uncharted to jest jedna z najładniejszych gier chyba na konsolę, jaką grałem ja. Ona się jakoś zaczyna skradać. A, jesteś do niczego. Na co mi śmieci, których nie da się opchnąć? Będą pierwsze trupy? Tak jest, pierwsze ofiary już, kurde. Już pierwszy knur nie żyje, albo ogłuszony jest chyba tylko. Tu był jeszcze jeden. Gra już nas wprowadza po prostu tutaj w tryb tej walki podczas skradania się. Dobra, tu mamy iść chyba. No idź, idź. Dobra, mamy te drzwi, kochani. No chodź, kolego. No. Co to? Zamknięte, łooo. Przekimaj się, Paucie. Nie, dzięki. Okej. Będą ostatnie? Prawie. Jeszcze kilka w alejce. Cholera. Jeszcze tak brakowało. Gdzieś się zwijamy? Nie. Jest, udało się. Taka minigierka, kurczę. Włam jak błysk. Pink Lotus. Co to w ogóle jest? No właśnie. Jakiś hotel. To była taka minigierka, kochani. Nie było to jakieś trudne specjalnie, no ale czasu troszeczkę zajmuje. Trzeba znaleźć punkcik, w którym nam wibruje pad i po prostu przytrzymać. Wow, 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 wow. Coś tutaj, kurde. Nie mogę się doczekać prawdziwej fali. Nie znoszę tej dziury. Tutaj już kogoś słychać. Dobrze się spisaliśmy. Przynajmniej mamy bieżącą wodę i kilka. Nawet nie wiesz, teraz się strułem tą cholerną wodą. Dobra, idźmy może tędy. Co tu znajdziemy? Dobra, jakieś drzwi są. Otwieraj, otwieraj.
Mam już dość tych nudnych akcji. Kiedy stawimy czoło tyranu? Asaf potrzebuje więcej czasu na przygotowanie. Władze mają nas za nic. Już niedługo zaczną nas szanować. To mamy już jakiś kolesi, kurczę. Tam jest jeden. Tam drugi łazi. Kurde, on mnie nie zauważył, serio? Właśnie jestem ciekaw, kurde, aż mnie korci, żeby sprawdzić, co jest, jak oni mnie zauważą. Siedzimy tu od tygodni. Dobra, na razie nikogo tutaj więcej nie widać. A, jest tutaj. Dawaj go od razu. Pięknie, co? Ale nic nie dropią, nic nie zostawiają, żadnej broni. Dobra, idziemy dalej. Troszeczkę możemy tutaj czegoś poszukać, ale nie, bo by się takie kółeczka robiły. Tu mamy jakieś schody. O, widzicie? Takie kółeczka się robią, jak coś jest w pobliżu. Jesteśmy na dachu. Wow. O Boże. Patrzcie się na to. Dokładnie. Patrzcie się, jakieś naloty robią tutaj, kurczę. Masakra. Dobra, ale gdzie my mamy iść? Tu widzę już jakąś drabinkę na dzień dobry. Dobra, wchodźmy wyżej może. Wejdziemy tu? A jasne, wejdziemy, bez problemu. O, Pink Lotus. Inaczej go sobie wyobrażałam. Jesteśmy gdzieś. Nasi mówili, że podobno były co najmniej dwa cele, magazyn. Chyba się trochę zmieniłaś, mała. Co to diabła? O, będziemy się lać? Kurde, nie wiem, co mam robić. Aha, dobra, na kwadracie. Aż do kogo cię zwała. Wow, patrzcie się, kto tu wbił. Ciebie też miło widzieć. Nadine. Kolega jasna, że mam swój pierwszy oddział. Bitch, please. Ale dostali. Podobno jesteś zawodowcem. Oj, nie spinaj się tak. Dłużej pożyjesz. Że jak? Tropiona Sawa całymi tygodniami. To kompletnie nieprzewidywalny gość. Kolejny zblazowany wataszka. Nie znasz go tak jak ja. Ten facet jest cholernie przebiegły. Nie możemy niepotrzebnie ryzykować. My? Wyjaśnijmy sobie coś. To był mój plan. Chcesz swoją działkę? Lepiej rób, co ci mówię. Widzicie? Już te dialogi są ostre, co? No to jak dwie jest? Harde baby, no to... Właśnie jak będzie. To ten z brodą. Zoo, dziewczyna. Przystojny. Jak lubisz psycholi. Oj, nie wybrzydzaj. Gdzie ma kwaterę? Na górze, balkon. Dobra. Do roboty. Chciałam przeprowadzić nas ulicami, ale teraz będą nas szukać. Możemy jeszcze zdjęcie zrobić? Coś wymyślę. No i zaczynamy drugi rozdział, kurczę. Powiem wam szczerze, nie wiem, ile z tych rozdziałów tutaj na tą część tej gry. No część na ten dodatek, nie wiem, jak to nawet nazywać sam.
Ja na to będę mówił graj, tyle. Jak się komuś to nie podoba, to wybaczcie, ale ja będę na to mówił gra, bo jakoś dodatek samodzielny, jest taka nazwa dziwna, bez sensu. Myślę, że co, skończymy sobie tutaj ten odcinek i ruszymy tutaj chodź od następnego i tyle. Ja powiem wam, że będę to nagrywał z marszu, teraz dwa pod rząd sobie nagram. Nie widzisz? Bo mam dzisiaj troszeczkę wolnego czasu. No i tutaj będziemy mieć właśnie taki kop, tu będzie między tymi dwoma bohaterkami. Jak już tutaj to widać na załączonym obrazku. Będzie to tak wyglądać chyba przez całą tą grę właśnie naszą w tej gierce Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Z tym, że tutaj mają być kurde jeszcze takie fajne kombinacje, wymyślili twórcy, że wiecie, im nasze relacje będą kurcze gorsze tutaj, tym też to będzie widać potem podczas rozgrywki, podczas powiedzmy, nie wiem, walki. Ja mówię tylko to, co widziałem w jednym z trailerów, a widziałem tylko jeden właśnie, co twórcy się wypowiadali. On miał parę minut i teraz wam ja to mówię. Ale dobra, skończmy sobie tutaj ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak jesteście nowi, to możecie zasubskrybować kanał, dołączyć. Jak wam się podobało, walnijcie tą łapkę w górę, pomożecie mi. I tyle, życzę wam miłej reszty dnia. Trzymajcie się tam cieplutko. I jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Hej, hej.